w listopadzie 1918 roku na ziemiach dawnego Królestwa Polskiego dawało się odczuć wielkie napięcie. Było ono obecne w sercach Polaków od 4 lat, lecz teraz przybrało jeszcze na sile. Od wielu lat zgodne państwa zaborcze, Austria, Prusy i Rosja, stanęły po przeciwnych stronach wielkiego konfliktu. Było to wielką szansą dla Polaków na uzyskanie upragnionej wolności. Wielka wojna zbliżała się ku końcowi. Mimo wycofania się Rosji na froncie wschodnim, Niemcom nie udało się pokonać państw Antanty. Wojna pozycyjna na zachodzie coraz bardziej wyczerpywała siły niemieckie. Coraz głośniej mówiło się o poddaniu. W dniu 11 listopada 1918 roku marszałek francuski Ferdynand Foch w imieniu państw sprzymierzonych podyktował delegacji niemieckiej warunki zakończenia działań wojennych. Niemcy podpisały rozejm. Było to w wagonie kolejowym niedaleko Compiègne pod Paryżem. W ten sposób zakończyła się I wojna światowa. Brały w niej udział 33 państwa. W czasie jej trwania zmobilizowano 70 milionów ludzi. 10 milionów poniosło śmierć, a prawie 20 milionów zostało rannych. Sprawa polska nie została jednak rozwiązana. Większość polskich ziem nadal była okupowana przez wojska niemieckie. 10 listopada powrócił do Warszawy więziony w twierdzy w Magdeburgu Józef Piłsudski. Tam polska organizacja wojskowa wraz z byłymi żołnierzami z korpusu generała Józefa Dowbora Muśnickiego i młodzieżą akademicką rozpoczęła rozbrajanie Niemców.